Konferencja, proszę Państwa, poświęcona jest tematowi ważnemu, który od dłuższego czasu przebija się w mediach, a dotyczy patologii przy prywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Bardzo proszę, Panie Prezesie. Dziękuję Państwu. Ja sądzę, że chociaż ten projekt, o którym będziemy za chwilę mówili, o którym będą mówili panowie ministrowie, odnosi się do wydarzeń warszawskich, ale to będzie sam jeszcze można rozszerzyć, bo tych patologii było bardzo wiele także w innych miejscach. Szanowni Państwo, w Ministerstwie Sprawiedliwości dzięki inicjatywie panów ministrów, pana ministra Ziobry, pana ministra Jakiego został opracowany projekt ustawy, który pozwoli rozwiązać te problemy, które powstały w związku z tą ogromną niesprawiedliwością, jaka się zdarzyła w Warszawie i także w wielu innych miejscach, z tymi nadużyciami, aferami. Czyli nie chodzi tutaj o kwestię odpowiedzialności karnej, bo to są kwestie oddzielne i one będą prowadzone we właściwym dla wymiaru sprawiedliwości trybie. Chodzi o kwestie związane z własnością, z tym wszystkim, co nastąpiło, jeżeli chodzi o nieuzasadnione, oparte na równać, cofnąć. Panowie będą o tym mówili. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o jednej sprawie związanej z tą główną i bardzo charakterystycznej, bo wskazującej na to, jak bardzo szeroko rozumiana korporacja prawnicza jest w te kwestie zaangażowana. Bo dzisiaj w Senacie mamy do czynienia z taką sprawą, z przedsięwzięciem, która ma polegać na wykonaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku. Już czego ten wyrok Trybunału dotyczy? Dotyczy artykułu 156, paragraf 1 i 2 Kodeksu Administracyjnego, czyli starej ustawy z 1960 roku. Te przepisy mówimy o tym, że decyzja administracyjna podjęta z rażącym naruszeniem prawa może być uchylona w każdym czasie, także w kilkadziesiąt lat po jej podjęciu. Stwierdzono w tym wyroku, że to jest sprzeczne z Konstytucją, z artykułem 2 Konstytucji i że w związku z tym, co już jest z uzasadnienia, no to powinno być 10 lat. I po 10 latach nawet najbardziej bezprawna decyzja będzie już niepodważalna. Jeżeli spojrzeć na to wszystko, co działo się w Polsce wokół reprywatyzacji, to trudno nie dostrzec tutaj związku. Jest charakterystyczne. Ówczesny prokurator generalny, który brał udział w postępowaniu, wypowiedział się przeciwko tego rodzaju wyrokowi. Sejm ówczesny, to był jeszcze Sejm z większością PO-PSL, poprzez marszałka też wypowiedział się przeciwko. Natomiast Sąd Najwyższy wypowiedział się za i Stowarzyszenie Sędziów Justycja też się wypowiedziało za. Czyli no mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją bardzo jasną. Sytuacją, powtarzam, której związek z tym wszystkim, co działo się na tym rynku przejmowania nieruchomości, wydaje się dość oczywisty. I to też warto przekazać opinii publicznej, w kontekście tego sporu o Trybunał Konstytucyjny i takiego zupełnie naiwnego przeświadczenia, że Trybunał Konstytucyjny to zespół ludzi, na których Duch Święty wstąpi, w związku z tym będą podejmowali tylko dobre dla społeczeństwa, praworządne decyzje. Jakie te decyzje są, a można przykłady mnożyć, to jest znakomity tego przykład. I tutaj mamy też Sąd Najwyższy, mamy Stowarzyszenie Sędziów. No, wniosek jest jeden. Sfera sądownictwa w Polsce to jest sfera, gdzie muszą być dokonane bardzo daleko idące, podkreślam, bardzo daleko idące zmiany zarówno w sferze instytucjonalnej, także w sferze personalnej. To tyle z mojej strony. Dziękuję. I o tym, jak chcemy rozwiązać problemy wokół patologii reprywatyzacyjnych w Warszawie, pan minister Ziobro i Jaki, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji i dziękując panu profesorowi za zaproszenie. Chciałbym powiedzieć, nawiązując do znanej publicznej wypowiedzi byłego ministra spraw wewnętrznych, ważnej postaci rządu Donalda Tuska, że państwo istnieje tylko teoretycznie, że
Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica pracuje nad tym, na dobrą zmianę, by państwo działało praktycznie. Wyrazem tego jest właśnie przygotowywany w Ministerstwie Sprawiedliwości za konsultacją z panem prezesem projekt, który zmierza do tego, aby przywracać sprawiedliwość, aby pokazać, że państwo działa, że państwo nie jest słabe wobec silnych, a silne wobec tych biednych, słabych ludzi wyrzucanych na bruk przy użyciu też czasami aparatu państwa z kamieni warszawskich. Wtedy, kiedy bonzowie w białych kołnierzykach, którzy działają równie brutalnie, choć bez kija bejsbolowego, jak prymitywni przestępcy, nabijają sobie konta milionami złotych kosztem krzywdy setek ludzi, tysięcy ludzi, którzy tracą swoje mieszkania. I ten projekt służy temu, aby tą sytuację zmienić, aby przywracać sprawiedliwość. Projekt powstaje w Ministerstwie Sprawiedliwości i zmierza do powołania komisji weryfikacyjnej, która badałaby decyzje reprywatyzacyjne podejmowane dla stołecznego miasta Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Ta komisja będzie miała daleko idące uprawnienia, ale w szczegółach, jeśli państwo pozwolą, poproszę, by powiedział pan wiceminister Patryk Jaki, który włożył wielki wkład w pracę nad tym projektem. Przyszedł tam z propozycją konkretnego pomysłu, jak tą sytuację rozwiązać, i jeśli państwo pozwolą, oddam mu głos, by w tej sprawie opowiedział o szczegółach rozwiązań, wypowiedział pewne kwestie uzupełnienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jestem przekonany, że mamy do czynienia z wydarzeniem przełomowym, jeżeli chodzi o proces reprywatyzacji, tej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie. Szanowni państwo, komisja weryfikacyjna, która ma powstać, to będzie coś znacznie więcej niż komisja śledcza. Dlatego, że będzie miała wyjątkowe uprawnienia. Nie tylko będzie pracowała jawnie, będzie mogła przesłuchać każdego, ale także będzie miała prawo nakładania milionowych rekompensat, jeżeli uzna to za stosowne, stosowania wpisów w księdze wieczystej, wnioskowania o wznowienie postępowania, o przyznanie prawa czy też zwrotu do kamienic, i stawić się przed komisją będzie musiał każdy wezwany pod rygorem kary. Szanowni państwo, skład komisji wybierze Sejm. Mamy nadzieję, że zaangażowanych to będzie jak największa ilość osób. Jednocześnie chcę powiedzieć, że w pracach komisji będzie brała udział tak zwana Rada Społeczna, do której zaproszone zostaną ruchy społeczne, lokatorskie, które mają udział w ujawnianiu patologii reprywatyzacyjnej. Jednocześnie, szanowni państwo, komisja będzie mogła nakładać obowiązek rekompensat na nieuczciwych zbywców, dlatego nie uciekną również ci, którzy sprzedali kamienicę i byli przekonani, że już nigdy już za swoje czyny nie odpowiedzą, jeżeli były wydane niezgodnie z prawem. I szanowni państwo, jak ta komisja będzie działała? Komisja weryfikacyjna będzie mogła wydać 3 decyzje. Jeżeli uzna, będzie badała każdy przypadek reprywatyzacji, będzie mogła wydać 3 decyzje. Uzna, że decyzja była zgodna z prawem, dlatego odstępuje od działania, lub po drugie, uzna, że decyzja była niezgodna z prawem, ale nieruchomość znajduje się u beneficjenta decyzji, na przykład handlarza roszczeń. Wtedy będzie mogła zastosować natychmiastowy wpis do księgi wieczystej i wnioskować o wznowienie postępowania. Trzecia możliwość to jest, uzna, że decyzja była nieprawidłowa, ale nieruchomość znajduje się już u osoby trzeciej, czyli Bogu Ducha Winnej najczęściej tej sytuacji. I wtedy cała siła będzie mogła się skoncentrować na zbywcy tej nieruchomości i ta komisja będzie mogła na niego nałożyć obowiązek na przykład milionowej rekompensaty, proporcjonalnej do wartości danej nieruchomości. I oczywiście odpowiedzialność może być umiarkowana przy ujawnieniu okoliczności, jeżeli taka osoba ujawni okoliczność otrzymania takiej kamienicy. Nad tym wszystkim będzie, nad pracą takiej komisji, która, jak państwo widzicie, będzie instytucją absolutnie wyjątkową, będą czuwały sądy administracyjne. Dlatego podsumowując, chcemy powołać nową instytucję, komisję weryfikacyjną, która spowoduje, że te osoby, które do dzisiaj były anonimowe, które za 50 zł przyjmowały milionowe kamienice, bądź potrafiły w procesie czyszczenia kamienic
90-letniego, to Państwo pisaliście, 90-letniego oficera Armii Krajowej wyrzucić do piwnicy, te osoby przestaną być anonimowe. Będą musiały stawić się przed komisją i opowiedzieć o tym, jak to naprawdę było. Będą musieli stawić się, w związku z tym, że prace komisji będą jawne, będą musiały stawić się przed całym narodem i opowiedzieć o tym, jak ten proceder w całości wyglądał, a Państwo przestanie być bezsilne. Bardzo proszę. Najkrócej mówiąc, drodzy Państwo, komisja weryfikacyjna uzyska wszystkie uprawnienia komisji śledczych, które Państwo znacie z prac tychże komisji, ale coś jeszcze ponadto, coś bardzo ważnego, mianowicie możliwość podejmowania konkretnych decyzji kończących jej pracę, decyzji merytorycznych, które też w dużym skrócie sprowadzać się będą do tego, jeśli stwierdzenie prawidłowości, że będzie można odebrać niesłusznie pozyskaną nieruchomość, tę kamienicę osobom nieuczciwym, osobom, które dopuściły się rażącego naruszenia prawa, pozyskując te kamienice, bądź też będzie mogło nakładać wielomilionowe rekompensaty, które będą odpowiadały wartości tych przejętych bezprawnie kamienic nieruchomości warszawskich. To są rozwiązania daleko idące, które pokażą, wierzę w to, że państwo będzie skutecznie działać. Oczywiście od tych decyzji będzie odwołanie do komisji, do prezesa Rady Ministrów jako instytucji, jako drugiej instancji, która będzie rozpatrywać takie odwołania złożone ewentualnie przez strony, a od strony formalnej nad prawidłowością tego procesu stosowania prawa czuwać będzie sądownictwo administracyjnego, do którego te strony będą się mogły odwołać. A więc komisja śledcza i coś jeszcze dużo więcej, czyli podejmowanie konkretnych decyzji sprawczych, które będą przywracać sprawiedliwość, odbierać, no też można pewnie powiedzieć, w wielu wypadkach rozkradzione i niesłusznie nabyte bezprawnie kosztem ludzkiej krzywdy też kamienice nieruchomości warszawskich.